O nie, Jill i jej mama są w oddzielnych celach. Jej lalka! Nie! Nie wolno ci wnosić lalki do środka! Oddaj mi ją! Pokażę ci, jak to się robi! Nie! Biedna lalka. Zabiorę cię do celi! Moja lalka jest zniszczona! To miejsce jest przerażające! Jest tu tyle owadów i tyle brudu! Chcę, żeby była to moja mamusia! Kropla łzy spadła na Barbie, a to mogło spowodować, że coś poruszyło się na ścianie. Czy to patwór? Chwileczkę, to wróżka. Tak jasno. Cześć, mała dziewczynko. Dam ci skrzydła wróżki, takie jak moje. Bibidi, bobidi, bo. Wow, wróżkowe skrzydła! Ale bałagan w pokoju. Metamorfoza jest konieczna. Bądź na bieżąco z zabawną metamorfozą więzienia. Proszę bardzo. Wow, ale jej twarz jest pełna dreszczy. Sama je wycisnę. Fuj, jest na mnie. Nie, nie wyciskaj. Mam malutką maseczkę dla Barbie. Widzisz? Przeniosła swoje dreszcze na mnie. Nie martw się, mam też dla ciebie maseczkę do twarzy, więc możecie razem zadbać o skórę. Zobaczmy. Tak gładko. Zobacz twarz swojej Barbie. Twoja kolej. Chwila prawdy. Wow, moja skóra jest nieskazitelna. Tak, pozbądźmy się tych maseczek. Ups, wylądowała prosto w ustach policjanta. I dlaczego ten mop jest na mnie? Och, chyda! We włosach Barbie jest guma. Po prostu ją wytnę. Nie, nie, przestań. Zajmę się tym, dobrze? Zostań tam. Dalej, dalej! Kiedy policjant jest zajęty graniem, ukradnę Coca-Colę z jego lodówki. Szczur? Nieważne. Kupię jeszcze jeden. Doskonale, policjant nawet tego nie zauważył. Zanurzę włosy Barbie w Coca-Coli, aby łatwo usunąć gumę. Łatwizna. Wow! Patrz na to, wrzucę gumę balonową do coli. Super. Nie zmarnujmy tego napoju. Włożę go z powrotem do lodówki. Jak naprawić jej włosy? Potrzebujemy czegoś przydatnego w tej celi. Kiełbaska i frytki? Wygląda smakowicie. Chcę dodać odżywkę do ketchupu. Następnie wymieszać. Co? A teraz zróbmy Barbie nową fryzurę. Zanurzę w nim frytkę, a następnie pomaluję włosy Barbie tym pięknym czerwonym kolorem. Przykryj i odczekaj chwilę. I voilà! Nie zapomnij wysuszyć włosów. Spójrz na wspaniałe nowe włosy Barbie. Ale ładne. Łap! Wow, takie miękkie i jedwabiste. Chcę spróbować rozczesać jej włosy. Wow, żadnych plątanin. Jest piękna. Muszę się napić. Gdzie moja cola? O, gliniarz wypije tę z gumą balonową. Cóż mam w ustach? Nieważne. Ta guma balonowa nie smakuje już dobrze. Przykleję ją do Barbie i włożę w nią patyk, żeby Barbie mogła odzyskać drugą nogę. Spróbujmy się przejść. Nie chodzi jako modelka. Co robić? Co ten gliniarz ogląda? Czy to syrena? To opakowanie po czekoladzie jest puste. Znalezione! Ta folia może być przydatna. Postaw Barbie i zdejmij jej ubrania. Teraz użyjemy tej folii do owinięcia dolnej części Barbie i uformujemy końcówkę w płetwę, tak jak ogon. Teraz weź trochę gliny i zrób to samo na folii. Upewnij się, że dobrze uformowałaś. Teraz chcę dodać trochę tekinów, aby ogon naprawdę wyglądał, jakby miał łuski. Zrobiłam z niego nawet tęczę. Teraz użyję długopisu 3D, aby stworzyć piękny top. I gotowe! Barbie zmieniła się w piękną syrenę. Jestem dumna z mojej pracy. Pod powierzchnią morza. Wow, jest taka kolorowa! Dzięki, wróżko! Jestem taka szczęśliwa z mojej Barbie! Przeczytam ci moją ulubioną bajkę. Przez przypadek zgniotłam karalucha. Ochyda.
Ten pokój jest pełen owadów. Wiem, poddajmy go metamorfozie. Weź ten pędzel. Czekaj! Co? Patrz na to. Brokat wypada z moich włosów, kiedy je czeszę. Wow! Wymieszaj brokat z farbą i zanurz w niej pędzel. Nie mogę się doczekać, aż pomaluję ścianę. Nie, przestań. Sekunda. Co teraz? Musimy najpierw położyć plastikowy arkusz i wylać na niego różową i fioletową farbę. Lekko wymieszaj patyczkiem, a teraz użyj naszego prowizorycznego piankowego wałka do malowania, aby zebrać farbę. Jak mamy pomalować ściany, skoro są takie brudne? To naprawimy za pomocą starej, dobrej magii. Tada! Wow! Zacznijmy malować i wypełnijmy całą ścianę pięknym wzorem. Wygląda niesamowicie! Dobra robota! Wciąż potrzebuję więcej dekoracji. Momencik. Bibidi, bobidi, bum! Wow, to jest jak w domku mrożki! Dawno, dawno temu... Co? O, boli mnie ząb! Może Wiercel niego naprawi? Co do... Wiertarka zużywa tak dużo prądu, a teraz spowodowała zaciemnienie w celi. Tak się boję! Zajmę się tym. Ty zły oficerze! Konfiskuję twoją żarówkę! Jest tak ciemno! Co zrobić z tą żarówką? O, już wiem! Włożę żarówkę do tej lampy, a następnie zakryję ją taśmą. Markery! Zamierzam wypełnić taśmę różnymi kolorami. Po włączeniu będzie to kolorowy pokaz świetlny. Ło, to jest takie ładne! Podoba mi się! Jeszcze jedno. Chodź za mną. Podaj mi poduszkę. Możemy użyć wypełnienia, aby dodać dekoracje do sufitu. Jej, to jak deszcz wody cukrowej. Uhu, wyrzucaj to wszystko w niebo. Co się dzieje? Dziewczyny schowały się za wypełnieniem. No cóż. Nie mogę uwierzyć, że to zadziałało. Teraz sufit wygląda, jakby był pełen chmur. Czy tak wygląda niebo? Wow! Śpi spokojnie, mała dziewczynko. Czuję się tak źle, że śpi na podłodze. Wiem, zrobię jej niespodziankę. Bibidi, bobidi! Czekaj, zamiast tego użyję moich narzędzi. Kaski i gogle sprawdzone. Potrzebuję dwóch kawałków drewna i spróbuję je skleić piłą. Dlaczego to takie trudne? To obudzi dziewczynkę. Och, nieważne. Potrzebuję mocniejszej maszyny. No dalej, po prostu zrób dziurę, dobrze? Dlaczego to drewno jest takie twarde? Zobaczmy, jak sobie poradzisz z wiertłem. O tak, wierć dziurę. Teraz mogę połączyć kawałki drewna za pomocą śruby. Rama łóżka jest gotowa. Jestem zbyt leniwy, by to wyrzucić. Wiem, po prostu zostawię to w celi tego więźnia. Poza zasięgiem wzroku, poza zasięgiem umysłu. Beczka, to będzie fantastyczne. Wiem, co z tym zrobić. Potrzebuję tylko kilku kropel magicznego brokatu. Okej, gotowe. Zamieniłam go w zjeżdżalnię. Muszę ją jeszcze tylko przymocować. Doskonale. Chcę dodać te makarony basenowe po bokach. Jej! Ten futrzany koc będzie pasował tutaj i tutaj. Łóżko jest puszyste i pościelone. To było męczące. Nie mogę się doczekać, żeby jej to pokazać. Lepiej ją obudzę. Hej, obudź się. To miejsce wygląda niesamowicie. To miejsce jest jak kraina czarów. Chcę tylko biegać dookoła. To łóżko jest takie puszyste. Uwielbiam to. Chcę zjechać jeszcze raz. Uhu! Cieszę się, że ci się podoba. Chcę ci dać tę uroczą przypinkę w kształcie motyla. Tada! Chcę to zobaczyć w lustrze. To lustro jest takie brudne. Oj, szkoda. Jill znów czuje się smutna.
jak naprawić to lustro. Co? Policjant pokazuje swoje umiejętności w lustrze. To brzmi jak nagły wypadek. Przyjąłem! Jestem w drodze! Zniknął i zostawił lustro. To lustro jest teraz nasze. Pasuje idealnie na biurko. Co się stało z lustrem? O, wiem, dodajmy puszystą radę wokół lustra. Następnie wyjmijmy motyle z winorośli i umieśćmy je wokół lustra. Wow, wygląda tak ładnie. Ja też ładnie wyglądam. Motyle są najlepsze. Drugie po wróżkach oczywiście. Och, moja. I Barbie, ładne włosy. Policjant zbyt hałasuje. Śliczny strój, co? Ojej, gliniarz robi się coraz głośniejszy. Potrzebujemy trochę prywatności. Co powiesz na ten materiał? Mam to. Co? Połóż tkaninę i ściśnij jej środek, aby rozpocząć skręcanie. Gdy całość będzie skręcona jak bułka cynamonowa, zabezpiecz ją gumkami recepturkami. Po prostu dodawaj więcej. Następnie przygotuj farbę w różnych kolorach i zacznij rozlewać je po całym materiale. Po wyschnięciu nadszedł czas na odsłonięcie. To kolorowa zasłona. Możemy umieścić to nad kratami więzienia, aby glina nie mógł nam przeszkadzać. Wreszcie trochę ciszy i spokoju. Cudo! Dziewczynki mogą bawić się swoimi lalkami we własnym magicznym pokoju. Proszę, twoje buty są czyściutkie. To było męczące. Fuj, twoja twarz! Mamo, biedna dziewczynka skończyła czyścić moje buty. Spójrz na jej twarz. Ma tyle pryszczy. Fuj, lepiej dajmy jej napiwek. Łap. Chodźmy do domu. Wow, lalka mama długonoga. Chciałabym taką mieć. Co? To ramię wygląda znajomo. Tak się boję. Chcę, żebym za nią poszła? To jest interesujące. Co jest w pudełku? To wygląda jak pokój biednej dziewczynki. Ojej, czy to mama długonoga? Proszę, nie rób mi krzywdy! Boisz się? Ale ja chcę się z tobą podzielić moimi kosmetykami. Wow, pudełko z kosmetykami? Poddam cię metamorfozie. Zaczynajmy, dobrze? Ojej, twoja twarz jest pełna pryszczy. Nie wygniataj ich. Mam dla ciebie lepszą zabawkę. Są irytujące. Niegrzeczne rączki. Nie wyciskaj tych pryszczy. Sprawdź to. O nie. Ty głupiutka dziewczynko. Wytrę to z ciebie. Jeśli chcesz coś wycisnąć, wyciśnij ten squishy. Jej! Wow, są takie kolorowe. Jeszcze jeden. To jest zabawne. Squishy są takie satysfakcjonujące. Musimy coś zrobić z twoimi pryszczami. Sprawdzę moje pudełko z kosmetykami. Aha, moja stara dobra pompka. To będzie szybkie i łatwe. Nie ruszaj się. Muszę tylko wypompować twoje pryszcze. Natychmiast wypop. To zadziałało? Dlaczego nie sprawdzisz tego w lustrze? No dalej. Wow, moja skóra jest gładka. Ale nadal jest brudna i łuszczy się. Naprawdę? Podejdź tutaj i pokaż mi. Jest brudna. Wiem. Zrobię ci maseczkę. Skonfigurujmy go na urządzeniu. Najpierw dodam trochę wody. I dodam pigułkę upiększającą. Wystarczy nacisnąć przycisk, a urządzenie zamieni ją w maseczkę do twarzy. Trochę rozdrobnionej sztabki złota, aby było bardziej fantazyjnie. To jeden ze sposobów, by poczuć się bogatym. Wszystko gotowe. Załóżmy maskę na twarz. Nie ma nic złego w wyglądaniu jak Nemo przez chwilę. A teraz zobaczmy rezultat. Moja twarz jest taka czysta i gładka.
Mówiłam, że to zadziała. Jestem taka szczęśliwa! Od łuszczącej się skóry do gładkiej jak masło. Włosy mamy długonogie i są takie różowe. Jestem zazdrosna. Też chcę mieć różowe włosy. Moje wyglądają tak nudno. O, spójrz, to znalazłam. Różowa farba. Przestań, to nie jest farba do włosów. Mam to, czego potrzebujesz. Przysięgam, że jest tutaj. Nie? Znalazłam. Bibuła? Po prostu pozwól mi najpierw pociąć bibułę na małe kawałki i wymieszać je w misce z wodą. To najprostszy sposób na zrobienie farby do włosów. To działa, woda zmienia kolor na różowy. Czas zanurzyć włosy. Cierpliwość jest kluczowa. Spójrz na te różowe włosy. Wyglądam fantastycznie! Czy to różdżka? A, to gadżet do włosów. Po prostu wsuń włosy, a otrzymasz kolorowy warkocz. Technologia w modzie to dobry kierunek. Na koniec charakterystyczny dla mamy długonogiej kucyk z boku i gotowe! Bliźniaczki! Różowy nigdy nie przestaje rozjaśniać dnia. Ta biedna roślina potrzebuje trochę wody. Co to za hałas? Ten flaming wygląda na głodnego. Chyba mogę nakarmić się brokatem. Smacznego. Ktoś zaraz będzie miał iskrzącą kupę. Ten ptak ma szybkie trawienie. Błyskotki nie sprawiają, że pachnie mniej brzydko. Ptasia kupa! Wiesz co, to byłby dobry makijaż. Nic nie przebije organicznych kosmetyków. Wystarczy nałożyć róż na policzki i cień do powiek, aby oczy nabrały blasku. Wow! Wygląda idealnie. Co planuję zrobić z ołówkami? Zanurz ołówek w wodzie, a ja narysuję idealne rzęsy. W stylu mamy długonogiej. I gotowe. Jej! Ostatnia rzecz. Wszystko jest lepsze z uroczym stemplem w kształcie serca i odrobiną brokatu. Uwielbiam ten wygląd! Czyż makijaż nie jest po prostu lepszy z tymi błyszczącymi policzkami? O, to nie wygląda dobrze. O, krowie kopytko! Moje brwi zniknęły! Nie! Wciąż mam je na pasku! Mam pomysł! Jak mama długonoga zamierza to naprawić? Oczywiście tatuaż brwi. Proste i bezbolesne. Wystarczy przetrzeć wilgotną szmatką i ściągnąć. Tak naturalne i spiczaste. Sprawdź! Są stylowe! Żegnajcie, krzeczaste brwi. Czas na usta. Ale wygląda na to, że Molly nie wie, gdzie są jej usta. Chcę to zjeść! Całkiem smaczne! Co robisz? Jak wyglądam? O mój Boże, wyglądasz jak wampir! A szminka to nie jedzenie! Wypluj to! Szminka? Co? Mam pomysł! Szminka i miska czekolady? Cóż za smakowita para! Podgrzeję łyżkę czekolady na świecy, aż się rozpuści. Działa! Następnie wlewam rozpuszczoną czekoladę do pustej tubki po szmince. Proszę! Hurra! Mogę zjeść tę szminkę! Słodkie i pyszne! Fajna szminka! Ojej! Szminka jest na całym podbródku. Nić dentystyczna i szminka? Użyję nici dentystycznej do narysowania konturu ust. Ale najpierw to zetrzyjmy. Zrób linię ust na dole i na górze. Proszę. Możemy wypełnić usta i trzymać je z dala od linii warg. Jej! Co za piękny uśmiech. Widzisz, jak idealna szminka zapewnia jaśniejszy uśmiech? Ojej, wygląda na to, że Molly zapomniała założyć buty na zewnątrz. Niszczy białą pościel błotem. Skacz, skacz, skacz! Skakanie to świetna zabawa! O nie, dlaczego twoje stopy są takie brudne? Nie wiem, no cóż. Przestań, musisz posprzątać.
Czekaj. Jak buty mogą pomóc? Muszę napełnić te buty wodą i mydłem. Wypełnię je po brzegi. Wygląda wystarczająco bąbelkowo. Chodź tutaj. Zanurz stopy w tych butach. Tak jest, to niech bąbelki cię oczyszczą. To takie zabawne. Wystarczy. Następny krok. Od teraz musisz nosić ciepłe rajstopy, tak jak ja. Są takie wygodne. To jak chodzenie po chmurkach. I pasujemy do siebie. Widzisz różnicę? Lepiej być czystym i modnym. Impreza do skakania! Słyszałam krzyki? Co się stało? Niech spojrzę. O nie, to drzazga. Nie martw się, znajdziemy sposób, by to naprawić. Użyję strzykawki do wyciągnięcia drzazgi. Łatwizna. Już. Wszystko zniknęło. Naprawdę? Naprawdę już jej nie ma. Mam dla ciebie buty. Wyglądają brzydko, chcę różowe buty, jak mamusia długonoga. Czyżby? Mogę sprawić, że będzie działać. Najpierw pokryję but klejem. Upewnij się, że pokryłeś każdy centymetr od boków do czubka. Teraz możemy dodać różowy brokat. Brokatu nigdy za wiele. Musimy to zrobić tak błyszcząco, jak tylko się da. Tylko trochę więcej brokatu na górze. I voilà, buty mamy długonogiej. Uwielbiam je! Jesteś najlepsza! Są takie różowe i błyszczące! Idealne do skakania! Na razie, drzazgi! Moje ubrania są pełne dziur! Nie martw się, możemy to naprawić. Zobaczmy. O! Gotowa na deser? Mama długonoga jest podstępna. Ups! Co się właśnie stało? Wygląda na to, że czas na deser dobiegł końca. Obrus i nożyczki. Zajmijmy się rękodziełem. Zamienię obrus w piękną sukienkę. Nie można zapomnieć o pasku. Zwiąż go z tyłu. A teraz rękawiczki, krawat ze wstążki i błyszcząca perła. Jestem teraz ubrana jako mama długonoga. Wyglądam tak ładnie. Zrób obrót. Molly ubrała się w stylu mamy długonogiej. W porządku, naprawię to. Idź pobaw się ze szczeniaczkiem. Zobaczmy. Zbiorę wszystkie koraliki i umieszczę je między arkuszami papieru do pieczenia. Podgrzeję go, aż koraliki się roztopią. Wygląda dobrze, wszystko jest spłaszczone. Idealne do tworzenia kształtów. Użyję nożyka w kształcie serca. I voilà! Natychmiastowe kolczyki sercowe. To jest zrobione z miłością. Przymierz. Serduszko pasuje do policzków. Uwielbiam to! Uważaj! Ups! Co to było? Świnko Pepo, co robisz na podłodze? Ona ma dziurę na plecach. Czas na operację. Pożegnaj się z tym całym wypchaniem. Teraz zszyję cię paskiem na plecach. Nie martw się, będę ostrożna z igłą. Teraz druga strona. Trzymaj się, Pepa. Zamieniła świnkę Pepę w plecak. Skoro jest świnka skarbonka, kto powiedział, że nie możemy mieć świnki plecaka? Molly może nawet włożyć do środka zabawki. Ta-da! Że mam plecak świnki Pepy. Fajnie jest zabrać ze sobą przyjaciela. Wyglądam jak idealna mama długonoga. Dzięki za pomoc. Nie ma problemu. Ale w moim pokoju panuje bałagan i brud. Jestem za biedna, żeby mieć piękny pokój. Co mam zrobić? Zajmę się tym.
Zobaczmy. To będzie bułka z masłem. Zamknij oczy. Teraz spójrz. Wow! Pokój właśnie zmienił się w różową sypialnię. Różowy puszysty dywan i przytulne łóżko mamy długonogiej. Wow! Spójrz na te wszystkie fajne rzeczy! Pamoli, czas, żebym wróciła do lustra. Nie, idź, proszę! Wiem. Może zrobimy sobie selfie na pamiątkę. Powiedz ser. Piękny uśmiech. Powinnyśmy umieścić go na Instagramie. Świetny pomysł! Na razie żegnaj, mini mamo długonoga. Miłej zabawy. Do widzenia. Co? Niesamowite! Nasze zdjęcie zdobywa tyle serduszek! Piżama party będzie o wiele przyjemniejsze w tym pokoju. Morfozę. Zaczynamy. Ojej, tyle pryszczy na tyłku. Jedynym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest wyssanie wszystkich pryszczy. Patrz, pryszcz się kurczy. To obrzydliwe. Czekaj, coś jest w moich ustach. Plaster? Przynajmniej może zakryć ranę Barbie. Ale nadal musimy coś zrobić z tą brudną buzią. Co powinniśmy zrobić? Już wiem. Wyczyszczę cię odrobiną śliny. I stąd wiem, że jadłaś owsiankę na śniadanie. Ohyda! Nie mogę wycisnąć pasty do zębów. W takim razie muszę ją rozciąć. Teraz zanurzę Barbie, żeby pasta zmyła cały brud z jej twarzy. Tylko kilka pompek. Nie mogę oddychać. Biedna Barbie. Cóż, przynajmniej ta sztuczka wydaje się działać. O, szczoteczka do zębów. Wiesz, co mówią. Piękno to ból. Po porządnym szarowaniu wytrzyj ją gąbką. To nie działa. Wyciśnijmy te pryszcze. To jest jak przycisk. Teraz moja kolej na oczyszczanie twarzy. Myślę, że to już wszystko czyste. Zabierz tę gumę balonową z moich włosów. Wyciągnę ją. Jest taka gruba. Au, gdzie moja skóra głowy? Au! O mój Boże, chyba... O nie... Wyrwałam sobie kawał włosów. Moje włosy! Przepraszam, po prostu ogolimy resztę. Nie ma sensu tego naprawiać. Równie dobrze można zacząć od nowa, prawda? Czekaj, na twoich nogach jest więcej włosów. Wszystkie zniknęły. Dobra, dajmy ci zupełnie nowe włosy. Spójrz na te piękne włosy na okładce magazynu. Ale Scarlett jest bardziej zainteresowana bransoletką. Chyba jednak potrzebowaliśmy tej gumy balonowej. Włosy zrobione z łańcuchów? Dodajemy to do nowej kolekcji Barbie. Uważaj na przybijanie piątki. Niektóre z nich mają nieprzyjemny zapach. Rany, musimy cię wykąpać. Co robić? Co? Te lody są takie dobre. Nie ma więcej? Nie potrzebuję już tej wanny. Czas na Pringlesy. Au! Wanienka na lody? O, bardziej jak wanna Barbie. Nie mów mi, że zamierzasz myć Barbie wodą z toalety. Ojej, chyba wykorzystamy to, co mamy. To działa! Myślę, że powinniśmy najpierw wyczyścić wodę, zanim umyjemy Barbie. Chyba. Czekaj, mam pomysł. Co planuję zrobić z ziemią? Muszę zabrać ziemię i wymieszać ją z wodą. To powinno wystarczyć. Trochę ubić. I kąpiel błotna gotowa. Wow, to wygląda niesamowicie. Zanurzę się. To takie miękkie i relaksujące. Czy to są skittlesy? Słodka kąpiel błotna. Niezjętych płatków. Ale nie możemy ich zmarnować, więc użyję ich jako maseczki do twarzy Barbie. To jest totalny zabieg spa. Przydałaby mi się błotnista kąpiel Skittles. Wytrzyj całą tę maseczkę zbożową, a Barbie będzie wyglądać jak nowa. Jesteś taka piękna. Jestem pewna, że czystość pomoże ci teraz wygodnie spać. Dobranoc! Ojej, czy to może być walka w więzieniu? Barbie kontra karaluchy. Jest atakowana. Złaź ze mnie, brudne insekty!
Idź, Barbie, idź! Walcz, walcz! Nie możesz mnie pokonać! Ja rządzę tym więzieniem! Po prostu się utop! Hej, ja! Co za bułka z masłem? Kto jeszcze chce walczyć, co? Uspokój się, tygrysie. Spójrz na swoje ciuchy. Wow, sprawdź te środki czystości. Potrzebuję czegoś... Znalazłam! Do czego służy plastikowa torba? Mam zamiar zrobić coś fajnego z tej plastikowej torby. Potrzeba tylko kilku poprawek. Gotowa? Uszyłam ci fantazyjną sukienkę. Myślę, że różowy dobrze do ciebie pasuje. Wystarczy zawiązać wstążkę i gotowe. Musimy dać ci pokaz mody. Rozwiń czerwony dywan, ustawiamy liny i czas na show. Czuję się jak najpiękniejsza dziewczyna na świecie. Jestem taka sławna. Uśmiech. Poza. Dziękuję, dziękuję. O, czuję zbliżający się wypadek. Co? Fuj, to obrzydliwe. O nie, kolejne zagrożenie dla dywanu. O mój Boże, nie! Drzazga i kupa? Podwójne kłopoty. Dobrze, że mam pompkę, żeby łatwo wyjąć drzazgę. Jeśli chodzi o kupę, wystarczy zwykłe pstryknięcie. A teraz buty. Wow! Wow, co się dzieje z tą krową? Wypluwa kolorową masę plastyczną. Potrafi nieźle zakręcić. Ten to porażka. Nie chcę jej. Znalezione, nie kradzione. Ta masa jest teraz moja. Mam pomysł. Najpierw owinę stopę Barbie plastikiem, a następnie nałożę na nią masę plastyczną. Nawet lepiej, możemy przekształcić ją w wysoki obcas z wieloma platformami. Ładne obcasy. Pozwól mi tylko nadać im ostateczny szlif. Gotowe! Z obcasami odpornymi na kupę możesz wkroczyć na czerwony dywan. Barbie uwielbia swoje nowe buty, ale na razie czas na odpoczynek. Chwila. Wygląda na to, że Barbie ma współlokatora. Biedna lalka! A, wynoś się stąd, te kareluchu! Musimy znaleźć nowe łóżko. Kartonowe pudełko? Myślę, że mogę użyć tego. Muszę tylko wyciąć kawałek z boku. Potem pomaluję go na ładny fioletowy kolor. Już teraz wygląda to niesamowicie. Teraz czas na dekorację. Chcę umieścić klejnoty wokół bezgłowia. Na pewno poczujesz się jak królowa. Oczywiście różowe prześcieradło, poduszka i miękki koc. Ale twoja ściana też wymaga trochę pracy. Wiem! Chodźmy malować sprayem. Tak blisko do wymarzonego domu w Malibu. Do czego służy pudełko zapałek? Zrobię stos pudełek zapałek, a potem okleję go fioletową taśmą, tak jak łóżko Barbie. Koraliki mogą służyć jako uchwyty, więc może to być jak prawdziwy zestaw szuflad. Więcej miejsca na rzeczy Barbie! Uwielbiam mój nowy pokój. Zasługuję na to, by czuć się jak królowa. Dobranoc. Świetnie urządziłam twój pokój, prawda? Podoba mi się. Hej, co się tak ociągasz? Wstawaj i idź posprzątać toaletę. Idę. Scarlett nie jest zadowolona ze swojej pracy. Szybciej, niech będzie czyściej. Halo, już idę. Sprzątaj dalej. OMG. Przepraszam, Barbie. Nie chciałam cię popchnąć. Jestem cała mokra teraz. Tak mi przykro. Naprawię to. O, wiem. Zawsze jest skarb, który czeka na wykopanie z kosza. Balon? Co knuje Scarlett? Wytnę balon, żeby zrobić z niego coś, co Barbie będzie mogła nosić. Jesteś podekscytowana? Zrobiłam ci strój kąpielowy. Najpierw dół. I góra. Wyglądam niesamowicie. Ta pusta puszka po Pringlesach też może się przydać. Ojej, ten chleb jest tak stary, że jest ostry jak nóż. Może przeciąć puszkę Pringles na pół. Pomaluję drugą połowę puszki Pringlesów na niebiesko. Zjeżdżalnia gotowa. Zaczynam. Całe to czyszczenie toalety było tego warte.
Barbie może teraz urządzić imprezę w basenie. Hurra! Chodź, Barbie, idziemy na imprezę! To jest życie! O mój Boże! Czy to Ken? Och, być świadkiem miłości od pierwszego wejrzenia. Ona jest taka piękna. Nie mogę cię zostawić w więzieniu. Ken wyłamał kraty. Rzeczy, które robisz z miłości. Wygląda na to, że miłość wezwala. Hej, co się dzieje? Wow, czy jestem świadkiem szczęśliwego zakończenia? Barbie, mogę cię pocałować? Tak. Nawet policjant jest beznadziejnym romantykiem. Niezła historia miłosna, co? Całkowicie, ale romantycznie. Moje usta są takie suche. Zobacz, jakie są łuszczące. Cika nie przyszła mi pomóc, ale Karl tu jest. Wiem, że mnie wspierasz, kolego. No dalej, daj mi to, czego chcę. Mam to. Szminka i miękkie sztuczne usta. Mam wrażenie, że ta dziewczyna nie wie, jak nakładać szminkę. Będzie więc ćwiczyć na sztucznych ustach i nakładać je na swoje własne. Co się stało z twoimi ustami? Tak się tego nie robi. Myśl, lampki choinkowe i miękki jednorożec? Mam to. Wezmę miękkiego jednorożca i rozetnę mu paszczę. Tak po prostu. Ściśniemy go, aby opróżnić puszystą zawartość w środku. Co? To cię ucieszy. Następnie wlewam trochę miodu do miski, dodaję brokat i mieszam wszystko razem. Teraz będziemy pompować tę mieszaninę do wnętrza jednorożca przez jego usta. Szybko się napełnia. Wkrótce może beknąć brokatem. Spójrz na ten błyszczący płyn. Można go używać jako kremu nawilżającego. Wow, pozwól mi spróbować. Zadziałało. Moje usta są takie gładkie. Ostatnia rzecz. Możesz użyć tej szminki, aby twoje usta były jeszcze piękniejsze. Chcę tego. Tak łatwo się go nakłada. Czy robię to dobrze? Wydaje mi się, że są zbyt ciemne. Musisz go odkleić, aby odsłonić jego prawdziwy kolor. Masz rację. Ten różowy odcień jest idealny. Uwielbiam go. I to się nazywa rozświetlone usta. Moje stopy czują się tak dziwnie, że wydaje mi się, że coś utknęło między palcami. Moje skarpetki śmierdzą. Lepiej je wyrzucę. Ojej, te stopy widziały lepsze dni. Spójrz na swoje stopy. Rosną na nich grzyby. Musimy je odciąć. Potrzebuję tylko kilku więcej. I teraz mam grzybowe dodatki na mojej pizzy. Jestem pełna. Teraz musimy umyć ci stopy. Musisz nosić te buty do czyszczenia. Wow! Chodź i zanurz swoje stopy. Dodam trochę wody. I te błyszczące gwiazdne kule do kąpieli. Woda też zmieni kolor. Ale super! Wyszoruj stopy, aby naprawdę pozbyć się zarazków. Są bardzo czyste. Nie ma już miejsca na grzyby. Chcę zjeść pizzę. Mam przyprawy. Masz tak dużo zarostu w nosie i między brwiami. Nawet w uszach. Musisz iść ze mną. Usiądź, pomogę ci to naprawić. Co zamierzasz zrobić? Trochę się boję. Nie martw się, wyrwę ci włosy za pomocą tego narzędzia do nawlekania. Strasznie się denerwuję. Co jeśli będzie bolało? Nie, nie! Zrelaksuj się. Tutaj możesz dostać tego lizaka. Świetnie, kontynuujmy, dobrze? Nie! Ups, przez przypadek przykleiła sobie lizaka do brwi. Mam! Popatrz, odpadł razem z włosami z brwi. Ochyda! To naprawdę zadziałało! Hurra! Mam tu trochę lepkiej woskowiny, której możemy użyć do wyrwania włosów z nosa. Tak, zadziałało. Może jednak stonuj swój krzyk. Musimy jeszcze usunąć włosy z uszu. Przestań być królową krzyku, dobrze? Wszystkie włosy zniknęły! Cały ten krzyk był tego wart, prawda? Mam wiele
pryszczy na twarzy. Rozwala je wszystkie. Rany, pizzaciki dostała dodatkowy pryszczaty dodatek. To nie jest miłe. Tym razem będę lepiej celowała. Karl, znowu zjadłeś mój gadżet? Oto on. Wysysacz pryszczy. Wiem, że masz tam jeszcze jedną rzecz. Miękka zabawka. Teraz wszystko gotowe. Zobacz. Zamiast tego możesz wyrwać temu facetowi zarost. Grzeczna dziewczynka. To takie satysfakcjonujące. Jest tak wiele do wyciągnięcia. W międzyczasie wyssiemy pryszcze dziewczyny za pomocą tego gadżetu. To proste jak odkurzacz. Wszystko gotowe. Wow, moja skóra jest taka gładka. Dzięki, Chica. Można powiedzieć, że jej uśmiech jest jaśniejszy bez tych nierówności. Ta pizza pachnie cudownie. Ten nieprzyjemny zapach to niszczy. Co? Dziewczyna śpiewa z całego serca, a jej zęby są takie śmierdzące, nawet Karl nie może sobie z tym poradzić. Przestań, przestań. Na razie koniec ze śpiewaniem. Musimy wyciągnąć coś z twoich ust. Nie, to przerażające. Nic się nie dzieje. Czyje włosy zjadłaś, co? I spójrz, jest nawet rybi szkielet. Ohyda. Gnijące jabłko i tyle owadów. Potrzebujesz lepszego planu posiłków. Ostatnia rzecz. Jest kawałek pizzy, którego szukałam. Mniam. To jest obrzydliwe. Karl nie może już znieść tego zapachu. Chce, żeby dziewczyna umyła zęby. Jest to specjalna szczoteczka do zębów, którą można myć jednocześnie górne i dolne zęby. Myślę, że mamy wszystko. Gotowe. Pokaż mi swoje zęby. Ta-da! Teraz możemy wyśpiewać nasze serca. Karl, uderz. Śpiewanie jest o wiele lepsze, gdy oddech nie śmierdzi. Moja sucha łuszcząca się twarz bardzo mnie swędzi. Potrzebuję więcej rąk. Przestań dotykać swojej twarzy. Robi się taka sucha. Ale ja chcę dotknąć. Pozwól, że pomogę ci pozbyć się tych suchych plam. Co możemy zrobić, aby nawilżyć? Wiem. Maseczka do twarzy. Odłóżmy to najpierw i wyciągnijmy pierwszy składnik. Żelki do pizzy. Umieść je w misce i pokrusz na małe kawałki. Następnie dodamy do tego trochę cukierków. Wreszcie możemy je wszystkie wymieszać i zmiażdżyć. Na koniec dodam puszkę toksycznych odpadów. Wymieszamy wszystko, aż zmieni się w zieloną, płynną mieszaninę. Napełnij strzykawkę mieszaniną i przenieś ją do urządzenia do tworzenia masek na twarz. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby urządzenie zamieniło mieszankę w maseczkę do twarzy. Myślę, że jest gotowa. Spróbujmy. Delikatnie położę to na twojej twarzy. Smakuje pysznie. Nie jedz tego. Myślę, że wszystko gotowe. Wow! Może tym razem przestanie dotykać swojej twarzy. Chcę mieć makijaż jak Chica. Hej, Chica! Co się dzieje? Idę. Chcę makijaż. Spokojnie, coś wymyślę. Może masz w torebce kosmetyki do makijażu? Ta gąbka do makijażu jest bardzo zużyta. Nie będziemy jej używać. Cześć! Tam jest balonowy chłopiec. Proszę o balon, dziękuję. Czekaj, odwróć się. Tak będzie lepiej. Jak balon może pomóc? Puszczę powietrze z balonu, abyśmy mogli użyć go jako gąbki. A ponieważ nie mamy jeszcze kolorów, użyjemy kolorowych kredek. Zaostrzymy je, ponieważ zamiast tego potrzebujemy opiłków. Wysyp opiłki na paletę i dodaj trochę wody. Zanurz pędzel w farbie, aby je wymieszać. Wow, to miłe! Czas wykonać makijaż. Zacznę od białego koloru i rozetrę go wokół twarzy. Wow! Następnie użyjemy różowego koloru na paski różu. A co z moim nosem? Użyję żółtego koloru. Wow, naprawdę wyglądam jak Chica. Przybij piątkę, bliźniaczko. Od wyglądu kujona do wyglądu ptaka. Moje włosy tak swędzą, co jest ze mną nie tak? Twoje włosy są pełne łupieżu i wszy. Ojej, mam robaka.
Szybko, musimy umyć ci włosy. Gdzie ona teraz idzie? Coś mi mówi, że nie zamierza pić tego koktajlu mlecznego. Oto mój specjalny pędzel. A teraz zaczynajmy, dobrze? O nie! Wyleję trochę koktajlu mlecznego na włosy i delikatnie wyszaruję je szczotką. Całe to mleko zafarbuje ci włosy na biało, więc będą jak moje. Teraz musimy je zakryć, aby móc je odpowiednio wysuszyć. Myślę, że to wystarczy. Wow, moje włosy są takie białe i super puszyste! Jeszcze nie skończyliśmy. Musimy dodać wstążka, aby uzupełnić wygląd. Zaczynam dostrzegać podobieństwo do Chiki. Wciąż mam nudne ubrania. Ojej, masz rację. Daj mi chwilę. Co planuję zrobić? Spójrz na mnie, jestem ubrana jak Chika. Nie mogę się doczekać, aby pochwalić się tym w klasie. Pstryknięciem palców bogata dziewczyna zmieni się w kujonkę. Nie, co się stało z moim strojem? Zgadnij, co dostałam. Strój Chika, który jest kopią mojego. Wow, jestem taka podekscytowana, że będę to nosić. Mój wygląd Chika jest kompletny. Mam nawet kolczyki pasujące do stylizacji. To twoja gitara, więc zaśpiewajmy piosenkę. Jedzmy, jedzmy! Imprezujmy, imprezujmy! Jest gotowa dać czadu jak Chika.